Cnota powinien towarzyszyć w życiu politycznym
politykom, dla których ważne jest państwo, dla których ważna jest ojczyzna. No, ale oczywiście to nie jest tylko kwestia ojczyzny, ale to jest także kwestia zasad, kwestia wartości. I znów musimy pamiętać, że żyjemy w świecie demokratycznym, gdzie pewne zasady walki politycznej odbywają się nie na naszych zasadach, znaczy nie na zasadach ludzi prawicy, nie na zasadach konserwatyzmu. Po okresie, nie chcę wracać do Adama i Ewy, ale wiadomo, że system liberalny został stworzony, został skonstruowany przez tych, którzy byli przeciwnikami tych wartości, które wam są bliskie. I to jest też pewna słabość prawicy, że my musimy walczyć w świecie w oparciu o zasady, które nam są obce. W oparciu o kłamstwo, o oszczerstwo, o generalnie rzecz ujmując, kreowanie pewnej rzeczywistości, która nie jest prawdziwa. Co gorsza, możemy dzisiaj powiedzieć, że żyjemy w demokracji, w państwie demokracji medialnej, gdzie rzeczywiście media rozstrzygają o prawdzie i fałszu. Media decydują o tym, kto jest prawicą, kto lewicą, kto jest faszystą, kto antysemitą. Chociaż ja powiem Państwu szczerze, ostatnio jak czytałem naprawdę artykuł o Gazecie Wyborczej, który dzisiaj powiedziałem Władimirowi Skopielskiemu, że powinien oskarżyć Gazetę Wyborczą o antysemityzm. Także bo wypomniało jego powiedzenie, że jest antysemicka. Proszę Państwa, ale nie o tym mowa. I w tym wszystkim Prawo i Sprawiedliwość nie jest jedyną formacją polityczną. Jak Państwo wiecie, kiedyś dwie formacje polityczne, które można powiedzieć kształtowały dwa fundamenty prawicy, dwa takie piony prawicy, to było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, które było taką partią, właśnie jak sama nazwa wskazuje, chrześcijańsko-narodową, czy też neokonserwatywną. I z drugiej strony Unia Polityki Realnej, czyli partia, która miała poglądy konserwatywno-liberalne, starała się być bardziej konserwatywną w sferze wartości, bardziej liberalna w sferze światopoglądowej. Obie te partie były dość, można powiedzieć, dogmatyczne, zetchnęły bardziej do partią populistyczną, ale w dzisiejszych czasach, właśnie tej demokracji medialnej, w zasadzie, żeby uczestniczyć w życiu politycznym, trzeba być populistą. No nie ma wyjścia. Partia musi być populistyczna. Co to znaczy? Że partia musi być w swoim przesłaniu programowym zrozumiana przez jak największą grupę osób i w swoim przesłaniu programowym i w polityce, którą prowadzi, musi odpowiadać oczekiwaniom jak największej grupy osób. A jak Państwo wiecie, co tam, gdzie dwóch Polaków, to trzy opinie. Każdy z nas ma swoje zdanie, swoją opinię. Jesteśmy bardzo krytyczni wobec rzeczywistości. Powiem więcej, jesteśmy bardzo krytyczni, mimo świadomości tej rzeczywistości, wobec tej prawicy, czy tej centrum prawicy, która tutaj jest. Nie chcę, żebyśmy w tej chwili mówili o, prawda, tylko o ZKN-ie czy UTR-ze, ale chciałbym, żebyśmy, czy o innych partiach jak prawica RP, Marka Jurka, ale chciałbym, żebyśmy jednak Prawo i Sprawiedliwość na tej całej prawicy, która nam się jawi, choćby mając na względzie te partie mniejsze, jakoś usytuować. I żeby odpowiedzieć na pytanie, jaką politykę PiS powinien prowadzić, żeby z jednej strony, to też może widzę, że mojej partii powinny być, bo to jest odpowiedź fundamentalna, żeby z jednej strony zachować swoją prawicowość, taką centroprawicowość, żeby rzeczywiście można powiedzieć, przekroczyć pewne granice dopuszczalne swojego programu, ale z drugiej strony, żeby być partią, z którą będzie identyfikowała się jak największa grupa prawicowych wyborców. Ja powiem szczerze, zaliczam się do posła prawicowego. Ja w tej centroprawicowej partii uważam, że jestem prawicowcem. Moim zadaniem jest, tak to widzę, żeby PiS był jak najbardziej prawicowy. Ale ja z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że PiS, żeby wygrywać wybory, musi mieć poparcie szerokiego elektoratu. Musi mieć poparcie także ludzi centrowych. Jak zatem PiS powinien prowadzić politykę? Jaką powinien prowadzić politykę? Albo czego nie powinien robić, aby być partią prawicową w tych kategoriach, o których za chwilę powiemy, żeby przyciągać elektorat prawicowy, żeby elektorat prawicowy widział w PiS-ie swojego przedstawiciela, żeby ludzie głosowali nie jako na mniejsze zło, tylko rzeczywiście, żeby głosowali jako na swoją partię. Bo pewnie wielu z Państwa głosuje na PiS z pełnym przeświadczeniem, którzy mi mówią, że są fanatykami PiS-u, ale pewnie część z Państwa czasem kręci nosy. No, to się nie podoba. Tutaj Marek Jurek, jak Państwo wiecie, nie był zadowolony z pewnej polityki, która się w Sejmie w obronie życia przetoczyła i zrezygnował, odszedł od nas. Miał prawo krytycznie oceniać, nie oceniam samego faktu odejścia w tej chwili. Natomiast, no właśnie,
co zrobić, żeby PiS był partią prawicową, a jednocześnie partią władzy, partią rządzącą w tym kraju, partią, która może tutaj decydować i swój program realizować. Jaki to powinien być program, aby był jak najkorzystniejszy dla Polski? Dzisiaj mamy naszych trzech gości, gości o bardzo różnych poglądach, gości, którzy z jednej strony są bardzo niezależni. Bardzo niezależni i bardzo zależało, żeby to byli prawicowi komentatorzy, którzy nie są związani z PiS-em. Żeby mieli takie zewnętrzne spojrzenie, prawda? Nie obciążone tą sytuacją samej partii. Po drugie są to ludzie o bardzo różnych poglądach, o bardzo różnej również, można powiedzieć, ścieżce swojej życiowej. Nie bez kazery pana profesora posadziłem w środku, ponieważ swoją osobę rozdziela dwóch naszych dyskutantów, którzy mają poglądy trochę podobne, chociaż tym się różni pan Lato Ziemkiewicz, pan Lechalkiewicza, że nie pisuje w naszym dzienniku. I nie występuje w Radiu Maryja. W związku z tym można powiedzieć, że mamy trzy odcienie, takiej skrajnej, tradycyjnej, ale na pewno prawicy w naszej publicystyce, w naszym życiu publicznym. I dlatego będę bardzo wdzięczny, jeżeli panowie będą w tej dyskusji spróbują zdefiniować prawicowość, jak panowie widzą tę prawicowość, spróbują ją przełożyć na Prawo i Sprawiedliwość, a wreszcie spróbują Prawo i Sprawiedliwość jakby usytuować w tym życiu publicznym, które jest, i spróbować jakby wskazać pani opinię, jaką polityką powinno Prawo i Sprawiedliwość prowadzić, żebyście panowie mogli z czystym sumieniem powiedzieć, to jest moja partia. Panie profesorze. Przepraszam, jednak wolałbym oddać głos innym, a być trzeci w kolei, bo dopiero co wróciłem z Bydgoszczy, wczoraj był Szczecin, przedtem Łódź, niestety jestem trochę zmęczony, muszę odsapnąć i oddaję tym innym głos. Panie profesorze, nie ma problemu, rozumiem, że woli pan zebrać siły i komentować swoim dyskutantom. Panie Stanisławie. Mogę pokazać bilet. Panie Stanisławie. Jak nie wierzą. Proszę państwa, no to jest jak na filmie Rejs mówił tam jeden z takich, na każdym żebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy, więc zacznę pierwszy. Odpowiadając na tytułowe pytanie, czy PiS może być liderem prawicy, odpowiem tak, no możliwe jest wszystko. Tak jak w odpowiedzi radia Rypań na pytanie radio słuchacza, czy kołchoźnik może sobie kupić w ogóle, radio Rypań odpowiada, oczywiście może, ale po co mu tyle wody? Otóż, proszę państwa, podzielę swoją wypowiedź na dwie części. Pierwszą taką część teoretyczną, to znaczy to, co pan poseł Górski nazwał definicją prawicowości. To może byśmy najpierw dyskusję między panem wokół tego pojęcia ograniczyli. Dobrze. Wobec tego zacznę od tej części teoretycznej i w pierwszej, którą na niej skończę. Problemem naszej sceny politycznej jest to, że zresztą nie tylko naszej, w ogóle naszych czasów jest pewien chaos semantyczny. To znaczy słowa mają zupełnie inną treść niż miały pierwotnie. W związku z tym ludzie, którzy nawet mają dobrą wolę, wchodzą w etap takiej fermentacji umysłowej, z której nic dobrego niestety się nie fermentuje. Jakiś taki ocet świetny złodziei. Natomiast dlatego, żeby przywrócić jakąś normalność, trzeba zacząć od przywracania porządku, uporządkowania tego chaosu semantycznego. Otóż wszystkie, czy prawie wszystkie pojęcia mają, a przynajmniej powinny mieć konkretną treść. I pojęcie prawicowości, lewicowości też ma konkretne odniesienia. U nas pod tym względem, jak powiedziałem, panuje zamieszanie. Dlatego, że są pewne kryteria prawicowości, które nie powiem, że są fałszywe, ale są niewystarczające.
mają charakter taki, powiedziałbym, sytuacyjny. Te kryteria nie mają charakteru obiektywnego, tylko kryteria mają charakter sytuacyjny. Mianowicie do niedawna jeszcze za prawicę uchodziła ta formacja, która nie należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No to jest jakieś kryterium, ale mało ostre i właśnie sytuacyjne. Ponieważ Sojusz Lewicy Demokratycznej jest bardzo elastyczny, a zwłaszcza niektórzy jego działacze są bardzo elastyczni, na przykład pan były prezydent naszego państwa Aleksander Kwaśniewski mówił, że wychował się na Jerzym Giedroyciu, prawda, a kieruje się w swoim działaniu społeczną nauką kościoła. Ale nawet jeśli to nieprawda, to w każdym razie te umysły ze strony byłego prezydenta naszego państwa, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, dowodzą przynajmniej intencji elastyczności niesamowitej, prawda? Pan Aleksander Kwaśniewski chciał powiedzieć nam, że jest zdolny do wszystkiego. Nawet do kierowania się społeczną nauką kościoła, cokolwiek by to w jego ustach miało oznaczać. Otóż te kryteria sytuacyjne sprowadzają się do tego, że partie dzielimy na prawicowe bądź lewicowe na podstawie dwóch właściwie dwóch takich elementów. Stosunku do historii, czy historycznej roli, czy historycznego rodowodu i stosunku do Pana Boga. Nie mówię, że to są kryteria nieważne, czy pozbawione ciężaru gatunkowego, ale one są niewystarczające, daleko niewystarczające, dlatego że to, czy jakaś partia ma bolszewickie korzenie, czy skupia ludzi pobożnych, a nie bezbożników, mówi nam trochę o niej, ale nie mówi nam wszystkiego, bo na przykład nie mówi nam w szczególności, co jest istotne, jaki model państwa ta partia będzie preferowała, czy utrzymywała. Tymczasem to jest istotne z punktu widzenia politycznego, bo to tak jak powiedział mądry jakiś człowiek, że idee mają konsekwencje. Adam Mickiewicz w trzeciej części Dziadów wkłada w usta Konrada takie spostrzeżenie: lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj grony, iskrą tylko. Otóż wszystko zaczyna się od idei, od pomysłów, czasami biednego suchownika, który tam gdzieś na poddaszu sobie coś kombinuje, a później, tak jak to Jan Lehoń powiedział, napisał właśnie w wierszu na pogrzeb Słowackiego, że kiedyś sobie ubogi suchotnik zamarzył, padły państwa olbrzymie, a to tak się stało. Otóż z tych idei rodzą się siły, które wywracają albo stawiają na nogi olbrzymie państwa. I dlatego warto się zastanowić nad ideami, bo od nich się wszystko zaczyna. Ja bym proponował do tych dwóch kryteriów, które przed chwilą przedstawiłem, dodać jeszcze trzecie, które nie wymaga żadnego emocjonalnego zaangażowania, tylko spokojne sprawdzenie, jak to z partią jest. Otóż kryterium, które determinuje model państwa. Mianowicie ugrupowanie, które uważa, że podział dochodu narodowego z zasady powinien następować pod przymusem i poprzez państwo, tak, ugrupowanie takie, żeby nie wiem co o sobie mówiło, jest ugrupowaniem lewicowym, a przynajmniej etatystycznym. A przynajmniej etatystycznym, dlatego że ten pogląd determinuje model państwa, model gospodarki, zakres praw obywatelskich. Wszystko z tego potem wynika, reszta to już jest konsekwencja. Natomiast ugrupowanie, które uważa, że podział dochodów powinien następować w zasadzie dobrowolnie poprzez rynek, jest ugrupowaniem prawicowym, a w każdym razie niesocjalistycznym. Niesocjalistycznym dlatego, że istotą socjalizmu jest przymus i rola państwa jako dystrybutora bogactwa. Więc jeśli by te dwa kryteria w warunkach polskich
takie, powiedziałbym, okazjonalne czy sytuacyjne i uzupełnić tym trzecim, to mielibyśmy lepszy pogląd na to, czym jest prawica, bo w przeciwnym razie, jeśli ograniczymy się do tych dwóch kryteriów, tak jak się ograniczamy do tej pory, to będziemy nadal tkwili w chaosie semantycznym, który sprawia, że wydaje nam się, iż w Polsce trwa straszliwa batalia między lewicą i prawicą, podczas kiedy tak naprawdę mamy wojnę domową dwóch partii socjalistycznych, tylko skupiających socjalistów pobożnych. Dziękuję bardzo. Wydaje się, że nie można tak ogólniać, że są socjaliści, że to jest partia socjalistów pobożnych i coś nie pobożnych. To jest, wydaje się, że jest zbyt daleko idące uogólnienie, dlatego że tak jak nie można, wydaje się powiedzieć, że ci, którzy staramy się organizować katolicką grupę społeczną, to są socjalistami. To mi się wydaje pewnym uproszczeniem. Ja sam nie uważam się za socjalistę pobożnego. Czy można odwrócić, panie pośle? problem z nauką społeczną Kościoła jest taki, że można ją interpretować zarówno na sposób prawicowy, jak i na sposób socjalistyczny. Ja kiedyś taką dyskusję miałem z panem posłem, jeszcze posłem wtedy, Jackowskim, który twierdził, że z nauki społecznej Kościoła wynika pewien nakaz, pewien obowiązek czy pewien sposób postępowania, że własność może być prywatna, a pożytek wspólny. Jest to słuszny pogląd, dlatego że on wynika z zasady powszechnego przeznaczenia dóbr. Rzeczywiście nie ma żadnego powodu, żeby te zasady powtarzać. Natomiast można ją interpretować w taki sposób, że państwo powinno te pożytki rozdzielać. No już według czego to tam mniejsza o to, po uważaniu na przykład, albo według zasług, albo też rozumieć pożytek wspólny w taki sposób, w jaki przedstawił go Jerzy Gilder w takiej książce Bogactwo i ubóstwo. Otóż on powiada tak, nie kwestionuje tego, że pożytek ma być wspólny, tylko uważa, że ten zasada powszechnego przeznaczenia dóbr realizuje się w momencie, kiedy właściciel inwestuje. Bo co wtedy taki właściciel robi? Kosztem swojego majątku oferuje dla innych ludzi pewien podarunek. Na przykład buduje fabrykę butów albo we wsi zakłada sklep, gdzie go nie było przedtem. Jeżeli trafnie organ potrzeby ludzkie, na przykład nie robi butów z cementu, tylko ze skóry, no to zostanie wynagrodzony zyskiem. Jeżeli nie trafnie te potrzeby organ, czyli jeżeli własność nie spełniła powszechne przeznaczenie dóbr, się nie zrealizowało, zostanie ukarany utratą tego, co zainwestował. Rynek działa bezbłędnie, bez żadnego przymusu z niczyjej strony. I o to chodzi. Tak jest problem z nauką społeczną Kościoła, że może być interpretowana na dwa sposoby. Właśnie z takim czymś mamy do czynienia w Polsce. Stąd te nieporozumienia. Panie profesor, wierzę, ale nawet dłużej niż jedna uwaga, panie, teraz pana kolej. Pana kolej teraz, proszę się nie uchylać. Będę na końcu. Już mówię konsekwentnie. Natomiast tu pytanie. No, myślę, że uwaga o socjalistach pobożnych nikomu nie uwłacza i sobie nie uwłaczam. Natomiast dziwię się temu sformułowaniu pana redaktora wobec Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, czy pan widzi socjalistów pobożnych w Platformie poza Rasiem i Gronkiewicz-Waltz, która swój pobożność na pokaz już dawno schowała? Ja wszystkich posłów nie znam, natomiast no na przykład liczba parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy uczestniczyli w rekolekcjach łagiewnickich, była całkiem imponująca. Myślę, że
Myślę, że tak bardzo, być może, że jest to pobożność ostentacyjna na pokaz, ale wydaje mi się, że pod tym względem parlamentarzyści aż tak bardzo się od siebie nie różnią. Proszę Państwa, wystarczy zobaczyć na początku kadencji, ilu zakończyło swoje ślubowanie słowami "tak mi to pomożliwe". A później sprawdzić, a niebawem będziemy mogli sprawdzić, jak głosują za podniesieniem podatków. I ja myślę, że to w pewnym sensie będzie odpowiedź na to pytanie. Panie redaktorze Dziankiewicz. Ja sobie pozwolę, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie tutaj panu posłowi, a państwu za takie śliczne przybycie. Chciałem się wytłumaczyć, bo po starszeństwie to właściwie ja powinienem mówić pierwszy, jako najmłodszy, ale nie bałem się tutaj do głosu, ponieważ to, co chcę powiedzieć, troszkę jest zaproponowaniem pewnej innej optyki. Zanim ją zaproponuję, no, chciałem, żeby ktoś przypomniał ten klasyczny podział na prawicę i lewicę, na czym ten podział polega. Pan Stanisław to zrobił znakomicie, dzięki czemu ja już mogę od razu przejść do swoich spostrzeżeń, że niestety ten klasyczny podział w Polsce nie opisuje nam sytuacji, nie porządkuje nam sytuacji w taki sposób, z którego by coś wynikało. Ale chyba na całej Europie, panie redaktorze. Myślę, że w Polsce mniej niż w Europie, ale to jest, oczywiście możemy o tym dyskutować. W Europie się mówi o tym, że to jest teraz postpolityka, no bo mamy socjalistów, którzy mieszkają w pałacach, mają pełne portfele akcji i udziałów, więc już nie są takimi znowu bardzo socjalistami. Mamy liberałów, którzy zarabiają na państwowych decyzjach, więc już nie są tacy znowu liberalni, i mamy chadeków, którzy nie chodzą do kościoła. No to jest w tej chwili sytuacja zachodnioeuropejska, ale oni są jakby etap pewien po. Jest to pewne zepsucie systemu, które u nas się w ogóle nie pojawił. Dlatego się nie pojawił, że ten podział, tak jak podział na świat pracy i świat kapitału, który często się w publicystyce pojawiał. I ten podział prawica liberalna i konserwatywna kontra etatystyczna, socjalistyczna lewica jest podziałem krajów, które przeszły rewolucję przemysłową, wielkie uprzemysłowienie i związaną z tym rewolucję industrialną wieku XIX. W Polsce tego wieku XIX nie było, został nam ukradziony przez załogę. Myśmy się w tym czasie nie zastanawiali nad zbudowaniem miast, nie przerabialiśmy lekcji społecznego utylitaryzmu, tego jak społeczeństwo musi ze sobą współpracować, żeby osiągać cele wspólne. Myśmy się zastanawiali, czy się bić z zaborcą, czy z nim kolaborować. Trochęśmy się bili i minęli, trochęśmy kolaborowali i tak nam wiek XIX upłynął. Wcześniej też nie było jakby tego gruntu pod rewolucję przemysłową, bo ten szczególny, o czym bardzo dużo Dmowski zresztą pisze w swoich dziełach, ten szczególny szczególna fatalność, która zaciążyła nad naszymi późniejszymi losami, to był brak miast i niewykształcenie się takiego zachodniego systemu, w którym były miasta. Później w demokracji na bazie tych miast powstała klasa średnia. Mieszczaństwo budowało wiek XIX. Do mieszczaństwa u nas było mało, było bardzo słabe. U nas była szlachta i folwark, a tym, czym zajmowali się mieszczanie na zachodzie, tym u nas się zajmowali Żydzi. Każdy szlachcic miał swojego Żyda, każdy Żyd miał swojego szlachcica i ten system faktorów, którzy się zajmowali interesami w imieniu panów ziemskich, no niestety wykończył miasta, nie powstał system miejski, co zresztą też spowodowało, że Włoch miał dwóch wrogów w Polsce, czyli pana i Żyda, co później znowu spowodowało rozmaite konsekwencje. Żeby nie dłużyć tego, bo to nie seminarium, to tego chcę wyjaśnić, iż w moim przekonaniu. A, jeszcze tylko spójrzmy na Polskę przedwojenną. Czy mieliśmy tam jasny podział na prawicę, lewicę? No, mieliśmy PPS, który był niewątpliwie lewicowy, ale generalnie, ale też tak według zachodnich kryteriów to było tam dużo prawicowości, ale generalnie to mieliśmy w tych dwóch wielkich obozach, największych obozach politycznych polskich, czyli narodowo-demokratycznym i piłsudczykowskim, to każdy z nich miał własną prawicę i swoją własną lewicę. Polska była prawicowa według innych kryteriów, według innego podziału. Niektórzy rządowe z PiS-u porównują Prawo i Sprawiedliwość do BBWL-u Piłsudskiego. No ja już tam nie chcę wchodzić w takie bardzo szczegółowe porównania, bo tu
To może też by był ciekawy, może ten temat na inną rozmowę, ale mam wrażenie, że w dzisiejszym naszym podziale my jakoś instynktownie używamy pojęć prawica-lewica. To znaczy chcemy kojarzyć prawicę, jak to Kazik Staszewski śpiewał, że prawica to ci, którzy mówią, że PRL była zła i że Bóg jest, a ci, którzy mówią, że PRL była dobra i Boga nie ma, to jest lewica. I takie kryteria potocznie funkcjonują, ale one nie organizują polityki, bo one nie tworzą ze względów, o których wspomniałem, rzeczywistego podziału. Polityka odnosi się do tego, co jest rzeczywistym społecznym napięciem. Jakie jest w Polsce to rzeczywiste napięcie najważniejsze? W moim przekonaniu my dzielimy tutaj fatalność, ja używam tego słowa, to jest wzięte z Norwida. Norwid miał takie, czym jestem jako pisarz bardzo przyjęty, miał takie zadanie dla literatury, stawiał, że zadaniem literatury i twórcy jest opisać fatalność historyczną albo socjalną narodowi i wiekowi jego wyłącznie właściwą. Więc o tej właśnie fatalności, która jest naszemu narodowi i wiekowi wyłącznie właściwa, najchętniej mówię i najchętniej piszę, a ona jest fatalnością, którą dzielimy z innymi krajami, z którymi mamy podobne przejścia. To znaczy z krajami, które przez co najmniej kilka pokoleń się kształtowały w warunkach czy to zaboru, czy kolonizacji, no jakkolwiek nazwać niewoli. To, że naród się kształtuje pod czyjąś władzą, że nie jest wolny, to go deformuje. I tak samo takie problemy, jakie obserwujemy w Polsce, możemy pokazać w Indiach, możemy pokazać w wielu krajach afrykańskich, możemy pokazać w południowej Ameryce, możemy pokazać w społecznościach postniewolniczych, które żyją w Stanach Zjednoczonych, na przykład. Podobieństwo Murzynowa, takiego z Los Angeles, do PGR-owskich obszarów polskich jest duże. Tyle, że kolor skóry inny i inne używki są używane przez tupieńców. Jaka jest ta fatalność postkolonialna w największym skrócie? Jednym z efektów tego podziału postkolonialnego, tym, który tutaj dla nas jest ważny, jest to, że w kraju zniewolonym, w społeczności zniewolonej zaburzone są mechanizmy awansu, a więc kształtowania elity. O ile w wolnym kraju, jak ktoś się wybił, w Ameryce na przykład, to patrzy się na niego jako na człowieka, który jest lepszy. Został senatorem, został profesorem, znaczy został milionerem, znaczy jest mądry, znaczy jest przedsiębiorcy, znaczy jest jakimś tam człowiekiem, który zasłużył na swój sukces, bo sukces generalnie jest powodem do szacunku. W kraju kolonialnym elita się bierze z kolaboracji. Ktoś, ten kolonizator, zaborca, okupant, wyznaczył tego człowieka, że on będzie tutaj jego jakby pomniejszym nadzorcą, działającym w imieniu władzy okupacyjnej. W związku z czym sukces jest czymś podejrzanym i my w Polsce ruchowo tak patrzymy na to. Ktoś jest sławny, ktoś jest bogaty, to pewnie nieźle nakradł łobuz i pewnie siedzi w jakimś układzie. To jest nawyk wielu pokoleń, który powoduje, że postkolonialne społeczeństwo się tak rozpada na... Przepraszam, ten strzelający mikrofon usiłuje złapać odległość odpowiednią, żeby to było słychać, a także proszę zwracać mi uwagę, jeżeli coś jest z tą techniką. Więc postkolonialne społeczeństwo się tak rozpada na elitę, nazwijmy to, i lud, które się wzajemnie traktują podejrzliwie, a w skrajnych wypadkach nienawidzą. Myślę, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy wykopano bardzo głęboki rów i zbudowano cały podział polityczny na ogromnej nienawiści wzajemnej. Części ludzi w Polsce mówiono, że powiem tak, używam sobie takiego felietonistycznego określenia, syndrom kolonialnego sierżanta. Chodzi mi o to, że nikt nie gardzi czarnuchami tak bardzo jak czarny sierżant, który się gdzieś tam dostał do wojska kolonialnego i tam już jest, prawda, pod oficerem. To on uważa, że te czarnowy są najbardziej niecywilizowanym elementem i bardzo ich nienawidzi, jak patrzy na to, jak oni w tamtamy pukają. Nie ucywilizowali się sądzicy, a on już jest bliżej cywilizacji. Otóż nasza obecna elita, która się uważa za elitę, używam w cudzysłowie tego słowa, nasz establishment, jest właśnie mocno tknięty tym syndromem kolonialnego sierżanta. To są ludzie, którzy się uważają za lepszych, ponieważ bliższych cywilizacji. Oni już prawie weszli do Europy, tylko ciągną ten balast za sobą.
postaci tych starszych, gorzej wykształconych i z małych miast, jak to pisze Gazeta Wyborcza, czyli tych katolickiego ciemnogrodu, no, któryś uprawia seks między płciami przeciwnymi, a nie w obrębie tej samej, prawda? Nie rozumie, co to jest tolerancja, nie przyjmuje rozmaitych haseł multikulturalnych i tak dalej, prześladuje kobiety, wierzy w Boga, co jest, jak pani Środa mówi, z tego wynika, że się bije żony i tak dalej. To jest bardzo silny podział kulturowy. Część Polaków dostała taką ofertę. Modernizujemy się, jesteśmy coraz bogatsi, grillujemy. W związku z tym, jeżeli chcesz być nowoczesny, chcesz być w tych lepszych, musisz się przyłączyć do nas. I moim zdaniem mechanizm tej niezatapialności sondażowej Platformy Obywatelskiej wynika z wykorzystania tego mechanizmu. To była pewna zręczność. Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku odniosło sukces, realizując taki schemat, który się przez 20 lat u nas powtarzał, że zawsze większość mieli ci, którzy byli przeciwko reformom, hasłowo mówiąc, którzy odwoływali się do poczucia skrzywdzenia, bo krzywda była niewątpliwa w tych reformach, do poczucia rozczarowania. No jest tak hasłowo, kto krzyczał Balcerowicz musi odejść, ten wygrywał. Po roku 2007, kiedy weszło nowe pokolenie w życie publiczne, kiedy trochę pieniędzy z Unii Europejskiej przyszło i Polacy zostali tym trochę kupieni, oferta odwrotna przeważyła. A więc dołącz do nas. Co prawda też jesteś ze wsi, bo wszyscy Polacy są ze wsi, ale jak będziesz plun na tych z małych miasteczek, to my powiemy, że ty jesteś z większego miasta i wykształcony i młody, więc jesteś lepszy. Polska jasna i Polska ciemna, jak to ujął pan poseł wówczas, poseł Nowak. Chyba zresztą nadal poseł, podsekretarz stanu prezydenta Komorowskiego. I to jest ten podział kulturowy, który powoduje ogromne napięcie, który powoduje ogromną emocję i który powoduje wzajemną nienawiść, aż do skutków śmiertelnych, jak to dzisiaj niestety mogliśmy zauważyć. I podział polityczny jakby automatycznie się do tego odnosi. Mamy partię tubylców i mamy partię kreoli. Jak to sobie pozwalam nazywać. Tych Europejczyków i tych tradycjonalistycznych Polaków. Bardzo to widzieliśmy mocno po katastrofie smoleńskiej, prawda? Kiedy korowód autorytetów we wszystkich telewizjach występował i mówił jakiś cyrk, prawda, jakie to teatr, jakieś wyziewy mroczne polskiego mesjanizmu, co się dzieje na tych ulicach. Po prostu tak i miałem wtedy takie przeświadczenie, że tak jak na nas patrzą ci ludzie w studiach telewizyjnych na naszą żałobę, to tak właśnie patrzyli jacyś powiedzmy w jakimś latynoskim kraju, jacyś tam oficjaliści drobni pod rządami Hiszpanów czy innych kolonizatorów na swoją tubylczą ludność, która odprawia jakieś rytuały ludu. Oni już są na drodze do cywilizacji, a ta reszta tutaj nie dociąga, jest niedocywilizowana. Oczywiście ze strony naszej, mówię naszej, bo to nie ukrywam swoich przekonań i swojej identyfikacji w tym podziale kulturowym. To wygląda inaczej, ale nie o to teraz chodzi, żeby wygłaszać manifest Polski tubylczej przeciwko Polsce postkolonialnej. Tylko chodzi o to, żeby wyjaśnić Państwu, dlaczego te pojęcia prawicy, lewicy klasyczne się nas mało imają. Bo tak naprawdę każda z tych stron teraz może mieć i swoją prawicę, i swoją lewicę w sensie ścisłym. I może być w Platformie Obywatelskiej grupa ludzi o liberalnych poglądach, która w tej chwili została zepchnięta na dalszy plan, ponieważ jak się jest przy władzy i korzysta z tych narzędzi państwowej władzy nad gospodarką, to nie ma chęci słuchania liberałów, którzy mówią, że należałoby te narzędzia zlikwidować, prawda, i pozwolić ludziom, żeby sami działali, bo po co byłby rząd wtedy, prawda, z czego by czerpała kasta rządząca profity. Ale tam jest grupa liberałów. W czasie, jak Platforma była w opozycji, oni się ujawniali. Tam jest i grupa ludzi pobożnych, tam jest i grupa etatystów. I tak samo po stronie przeciwnej, no. I jest też po stronie tej Polski, jak to nazwam, kreolskiej, silna formacja lewicowa, jaką jest SLD. Ale ona jak rządziła, to też była mało lewicowa, czy powiedzmy była
lewicowa partia hasła. To się wszystko tam miesza, mamy do czynienia po prostu z partią władzy. I po stronie opozycji mamy też taką partię, której w gruncie rzeczy mogą znaleźć miejsce i liberałowie, i socjaliści. Po katastrofie smoleńskiej napisałem taką propozycję na blogu, że kandydatem tej, umownie mówiąc, naszej strony, tej Polski tubylczej, powinien być przewodniczący Solidarności pan Janusz Śniadek. A do dzisiaj uważam, że gdyby on chciał i kandydował, to była to lepsza kandydatura. Teraz nie ma o czym gadać, ale dzwonią do mnie przyjaciele, on się zwariował. Ty jesteś liberał i to z przewodniczącego związku zawodowego sugerujesz na kandydata na prezydenta. No, mówię, faktycznie tak. Z różnych względów to jestem w stanie wyjaśnić, ale zajrzyjcie sobie na stronę w takim razie krytyki politycznej Młody Salon, Młoda Lewica. I co tam jest? Zajadłe feministki agitują za Komorowski. Wąsaty patriarcha, któremu żona zupę podaje. Skandal. Antyfeministkom nie przeszkadza. Zajadli antyklerykałowie agitują za Komorowskim, chociaż on, jak tam jest z jego sumieniem, to nie moja, nie moje sprawy, ale deklarował się zawsze jako katolik. Dzieci do przymierza rodzin wysyła do szkoły, której zresztą jest starym współtwórcą i tak dalej. Są ważniejsze rzeczy. Okazuje się, od tych spraw, które są deklarowane przez tych wszystkich różnych działaczy lewicowych, ważniejsze jest to, żeby wesprzeć kandydata, który jest nasz, co znaczy nasz, z tej strony podziału kulturowego, z tej Polski. Więc tu już tyle w części seminaryjnej tego podziału, po prostu, który chcę zaproponować, więc myślę, że na pytanie przez pana posła zadanego możemy odpowiadać, czy ja będę próbował odpowiadać na nie, czy PiS może być tą partią, skuteczną partią tej Polski tubylczej. Bo w tym podziale na przykład SLD nie jest żadną opozycją. Ona jest potencjalnym koalicjantem, jest na razie zepchniętym elementem tego obozu, ale to nie jest opozycja, ponieważ oni są po tamtej samej stronie kreski. Tak samo się odwołują do tego przekonania, że część Polski jest lepsza, a drugą część Polski trzeba eksterminować. Więc pytanie jest takie, czy PiS może skutecznie pełnić tę rolę i to w takim razie będzie za chwilę temat rozmowy. Zanim powiem Państwu, trwało ogłoszenie. Po spotkaniu będzie tutaj na Państwa jeszcze czekała pani Danuta Wójcikiewicz, radna Bokotowska. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakieś sprawy lokalne, to będzie można tutaj, ona podejdzie tutaj do tej mównicy i będzie mogła jeszcze przyjąć Państwa interwencję. Proszę Państwa, ale panie redaktorze, szanowni panowie, z tym, że tak. Ja nie bez kozery powiedziałem, że pewne sytuacje są również obecne w innych krajach europejskich, niezależnie od tego, co widzimy w Polsce. Tylko, że my widzimy bardzo wyraźnie, że na świecie partie prawicowe zaczynają podnosić, już od dawna podnoszą projekty, postulaty socjalne, a z kolei partie lewicowe, no co się mówi, przepraszają się z kościołem, pomijam oczywiście takie ekstremalne sytuacje jak w Hiszpanii. Sama poseł Senyszyn niedawno powiedziała, że ona nie jest antykościelna, tylko jest niekościelna. Nie jest antykościelna. Ale jest jeszcze druga sprawa, mianowicie kiedyś na początku, po 1989 roku, jak tworzyła się prawica i tworzyła się lewica, to tak naprawdę mniejsze znaczenie miało to, kto miał jakie poglądy. Oczywiście był ten podział na komunistów, czy postkomunistów i opozycji, tylko większe znaczenie miało, kto kogo pierwszego poznał, kto się z kim zaprzyjaźnił, kto się z kim kumplował. I tak naprawdę wchodziło się do partii, niezależnie, niezależnie od tego, jakie się miało poglądy, tylko gdzie się miało znajomych. Niestety dzisiaj też tak często jest, że tam, gdzie się ma znajomych, to się do tej partii wchodzi. I przez to rzeczywiście to wymieszanie przyszedł do mnie ktoś tam dla asystenta i stał się pisowcem, ale gdyby ktoś, jakiś student poszedł do posła PO, to prawdopodobnie stałby się, prawda, zwolennikiem tej partii. W związku z tym trochę też tego typu sytuacje mają znaczenie. I teraz myślę, że należy wskazać, i to jest moje zadanie dla pana profesora, nie chcę oczywiście by tutaj narzucać mojego punktu widzenia, ale należy wskazać, biorąc pod uwagę tę naszą rzeczywistość, która tutaj jest, te elementy, które rzeczywiście mogą przesądzić o tym, że o danej partii możemy mówić, że jest prawicowa. Toczy się dyskusja, czy
bycie antykomunistą jest prawicowością. No niektórzy konserwatyści czy konserwatywni liberałowie mówią, nie, to nie jest żaden wyznacznik prawicowości. Ja uważam, że tak, że od tego się zaczyna. A czy się pewne idee pogłębia, czy pewne poglądy się później poszerza, czy ma się świadomość pewnych pozytywnych wartości, to dopiero może świadczyć o tym, jakiej jakości jest ta prawica. Panie profesorze. Szanowni Państwo, szczerze mówiąc, nie bardzo chciałem dziś dyskutować o PiS-ie. Dziś, po podłym mordzie politycznym, jaki dotknął członka PiS-u w Łodzi, dzwoniłem nawet w tej sprawie do pana posła Górskiego. Przekonał mnie słusznie, że jednak nie można odwoływać tak szeroko przygotowanego spotkania, no więc dlatego jestem. Najpierw kilka takich uwag jakby prostujących. Korzystam z ostatniego głosu, by już trochę popolemizować. Pan poseł Górski powiedział, że niektórzy mówią o PiS-ie jako BBWR-ze. No to raczej wielka pomyłka. Ja byłem za tym w 2005 roku, żeby powstało coś w rodzaju BBWR-u. Ruch na rzecz Czwartej Rzeczpospolitej. I tego nie zrobiono. Uważałem, że w tej sytuacji, gdy rządzi Polską, rządził tak długo fatalny, skorumpowany układ lewicowy biznesmenów, polityków i przestępców. To słuszna oczywiście na pewno ocena premiera Kaczyńskiego. To sam PiS sobie z tym nie poradzi. I nie poradzi także w koalicji z LPR-em i Samobroną. Trzeba było postawić na pospolite ruszenie wszystkich polskich patriotów, którzy chcą po katastrofie w Elspisku Smoleńskim. Jak ktoś nie wierzy, proszę zajrzeć akurat do jednej z dzisiejszych gazet, gdzie jest wywiad z Rosjaninem, byłym doradcą Putina, który niesamowicie uderza w Larionow, czy jak tam jeden z znanych ekonomistów w skali światowej, uderza w rosyjskie kłamstwa. Bardzo ważna rzecz. Uważałem, gdy były te tłumy na ulicach Warszawy, Krakowa i gdzie indziej, że trzeba pójść na maksymalne wystąpienie ogólnonarodowe i że wybory nie tylko i nabawienie tylko, że to muszą być wybory. Pan już mówił o drugiej części. Dobrze, ale ja tu zaznaczam, że to muszą być wybory, w których będzie powiązanie wszystkich środowisk patriotycznych, ale do tego PiS powinien szanować partnerów, a z tym jest już dużo słabiej. A teraz jeszcze druga rzecz. Redaktor Ziemkiewicz mówi, że jak się jest pod czyjąś władzą, to się deformuje. Porównanie z Indianami, Murzynami itd. Czy to nie jest uproszczenie? A Czesi, Węgrzy, Włosi byli dużo dłużej pod obcą władzą niż Polacy. A pan redaktor jakoś nie mówi o nich, że się zdeformowali. Tak, Czesi od 1526. Włosi przez setki lat. Tylko pytanie, jakie są skale zdeformowania, byśmy dużo dyskutowali. Podejrzenie, znów redaktor Ziemkiewicz, podejrzenie, że ktoś bogaty, to siedzi w jakimś układzie. Bardzo uzasadnione podejrzenie, bo tak jest na ogół w 95%, począwszy od 1989 roku, gdy było hasło pierwszy milion trzeba ukraść, a potem dalsze 100 milionów trzeba ukraść i tak dalej. Teraz dalej, no zdziwiłem się. Panie profesorze, niemniej, przepraszam bardzo. Ale trzeba prostować, chętnie, bo już ostatnia rzecz. Jeszcze taka uwaga. No nie mogę cię nadziwić, że redaktor Ziemkiewicz powiedział, że on był za wyborem Janusza Śniadka, żeby kandydował. Biurokrata związkowy, mało bojowy, niewykorzystujący szans w walce o wciąż deptane prawa zaborcze. I bardzo mnie razi termin Polska tubylcza. To jest z innej opowieści. My nie jesteśmy żadnymi tubelcami. My chcemy, żebyśmy byli świadomymi Polakami. A teraz czym się kojarzy z tobą? Prawica kojarzy mi się
z pewnymi tradycyjnymi skojarzeniami. Bóg, honor, ojczyzna. Właśnie te symbole są. Jest to sprawa zasadnicza, bo dość mocno odbiega się od tych symboli w niektórych czasopismach uważających się za bardzo prawicowe. I tu zaczepię bliskim moim sąsiadom, koreferentom, najwyższy czas, którym ostatnio mnożą się teksty przeciw obronie krzyża. Czy to jest prawica? Wątpię. Skrajne ataki na powstania polskie, wręcz masochizm narodowy Kodakiewicza wykonali. Jak to porównywanie powstańców polskich do Murzynów, których lekceważono, że wszystkie wielkie umysły XIX-wiecznej Europy gardziły Polską. Jest to wyraz skrajnej ignorancji, którą obalam choćby w tej książce, że Polska. A Victor Hugo, a słynny logik John Stuart Mill, a Wagner, a Lord Brougham z Olsztyn Uniwersytetu w Londynie. Jak oni opiewali Polskę? Historycy Michele i Quine. Obawiam się, że teksty w stylu Chodakiewicza i Wielomskiego, te gromiące powstania w ostatnich tygodniach, w najwyższym czasie, to żadna prawica, to ignorancja. I jeszcze jedno, i teraz do PiS-u. Uważam, panie drogi panie pośle, że poza PiS-em jest też życie. Może i mógłby, ale coraz mniej wierzę, że chce być. W drugiej części. Ale coraz mniej wierzę, że chce. Do prawicy zalicza. Najpierw jeszcze chcę dać jedną sprawę o prawicy. Czy prawica może być rewolucyjna? Dam takie pytanie, bo tu nie wiem, czy są tacy rewolucyjni. Ale otóż odpowiem może, a dziś w Polsce nawet musi na wzór partii Orbana, która jest prawicowa i wybrała rewolucyjnością. Przeciw temu układowi trzeba walczyć, żeby go walczyć oczywiście z zachowaniem praw i legalności. Jestem za przełomowymi, rewolucyjnymi zmianami i uważam, że główna partia opozycyjna PiS powinna być rewolucyjną, a nie salonową. Trochę gnuśno-salonową, jaką jest zbyt często w ostatnich latach. Przypomnę, że już w 2005 roku zacząłem mówić w Radiu Maryja, że PiS szczeka, a nie gryzie. Tak, proszę państwa, nie usuwano ludzi. Kompromisy, te różne Bellery, Borusewicze i inni. I za to się zapłakę. Jest Marcin Wielicz i te podobne osoby. Jak ten się nazywał, szef telewizji Urbański? I po co? I zapłaci się za te kompromisy potem z kampanii wyborczej. Ci, którzy rezygnowali z kompromisami, bez kompromisów, ich już nie ma w Sejmie. Proszę państwa, oni też mówili o prawicy, tylko jak, co jak niszczyli własną partię, no nie żartujmy, pan mówi o Giertyku. To nie jest ta prawica, o której się... Prawica to jest też solidarność. Panie profesorze, ma pan jeszcze swoich kilka minut. Kto jest prawicą w Polsce? Kto należy do prawicy? Do prawicy należy też oczywiście wiele osób w PiS-ie, których cenię, począwszy od pana ministra Ziobro. Należy też wielu posłów, których jakoś z tego słyszałem, jeden, skarżyli mi się, że ich marginalizowano w PiS-ie, bo głosowali przeciwko traktatowi lizbońskiemu, zgubnemu dla Polski, tak proszę państwa, i żałuję, że ostatecznie PiS też poparł traktat lizboński. Ale mówię, tych zasad będzie dużo więcej. Ja jako Ruch Przełomu Narodowego uważam, że jesteśmy prawicą. Uważam, że jest wiele innych środowisk prawicowych, które są rzeczywiście prawicowe i patriotyczne, natomiast ubolewam, że PiS nie dogaduje się z nimi, traktuje ich mentorsko z waszecia, tak jak słynny pan Lipiński, ten od Begier, który powiedział w czasie rokowań z UPR-em, kierownictwem UPR-u, my mamy kasę. No dla mnie takie podejście to nie dowodzi, że to jest prawica. To jest koniunkturalizm. Ja jestem za tym, żeby dialogować i rozmawiać z partnerami. Przypomnę, że Orban, choć już w zeszłym roku widać było, ja to pisałem w Alarm dla Polski, że wygra miażdżącą przewagą i sprawdziło się. Nie poszedł sam do wyborów, a
razem z partią chadecką, która zyskała kilkadziesiąt mandatów. Na Węgrzech partia Orbana umiała szanować partnera. Nie wiem, czy pana partia to umie. Wątpię. Jaki powinien być PiS? Jak on powinien prowadzić politykę, aby być rzeczywistym liderem całej prawicy? Myślę, że taką, jaką prowadzi w tej chwili, bo to jest polityka całkiem racjonalna, to jest strategia całkiem racjonalna. Abstrahując oczywiście, panie pośle, co Polska tego będzie miała, bo to jest przepis na utrzymanie albo zdobycie nie władzy, bo o tym nie ma mowy. Żadna partia w Polsce w tej chwili władzy rzeczywistej nie ma i mieć nie będzie, o tym nie ma mowy. Tylko o zdobycie bądź utrzymanie, walka się toczy o zdobycie bądź utrzymanie zewnętrznych znamion władzy. PiS stosuje strategię mniejszego zła i główną troską, i to jest podobnie do Platformy Obywatelskiej. Obydwie te partie, mimo ogromnego antagonizmu demonstrowanego, właściwie mają identyczny cel polityczny. Główną troską obydwu partii jest niedopuszczenie do pojawienia się alternatywy i z prawej, i z lewej strony. Bo tylko w tej sytuacji obydwie partie mogą rozgrywać scenę polityczną między sobą, nie dopuszczając nikogo z zewnątrz. I zwróćcie państwo uwagę, że nie od ostatnich 5 lat, ale od ostatnich 10 lat przynajmniej, to znaczy od zasadniczej zmiany ordynacji wyborczej, a zwłaszcza od wprowadzenia finansowania partii politycznych z budżetu państwa, scena polityczna się uszczelnia. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z kręgiem... Nie dość, że dojrzewa. Nie, nie dojrzewa. To nie jest żadne, to jest, mówiąc, starczy raczej. Mamy do czynienia z kręgiem tych samych osób, które tylko zmieniają się partyjnie. Poza tym nic się nie zmienia. Dlaczego tak jest? No dlatego, że partie polityczne, jak powiedziałem, nie mają rzeczywistej władzy i o tym nie ma mowy, żeby ją uzyskały. Rzeczywistą władzę w Polsce sprawują tajne służby. Dawne wojskowe służby informacyjne w tej chwili sklonowane w dwóch organizacjach, służby kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego. I to jest prawdziwy rząd polski. Natomiast tak zwana scena polityczna to jest dekoracja kosztowna, efektowna, ale prowadzenie prawdziwej polityki ma surowo zabronione. Surowo zabronione, co jest chyba ewidentne, zwłaszcza po 1 grudnia ubiegłego roku, kiedy nastąpiło wejście w życie traktatu lizbońskiego, ratyfikowanego 10 października ubiegłego roku przez pana prezydenta Kaczyńskiego. Otóż to ma oczywiście bardzo daleko idące konsekwencje polityczne, ta sytuacja. Ponieważ zwróćmy uwagę, przypomnijmy sobie, bo problemem naszym jest to, że myśmy wszystko zapomnieli. Sławna transformacja ustrojowa. Kto ją przeprowadzał? Przeprowadzał ją wywiad wojskowy, który transformację ustrojową przeszedł w szyku zwartym. Żadnej weryfikacji nie było. Nic w zwartym szyku po to, żeby ją nadzorować, jej prawidłowy przebieg. Na czym polegała transformacja ustrojowa? To bardzo ładnie wyjaśnia Giuseppe Tomasi di Lampedusa, wkładając w usta księcia Saliny w powieści Lampa takie oto słowa, że trzeba wiele zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu. Otóż w 1989 roku został generał Kiszczak, reprezentant tej formacji, wraz ze swoimi konfidentami, garścią pożytecznych idiotów w ramach rozmów w Magdalence, ustanowił między innymi
model państwa, model ekonomiczny państwa, który ja nazywam kapitalizmem komputerowskim. I tutaj rzeczywiście taki pandan będzie do tego, co mówi kolega Zienkiewicz. Otóż czym się różni kapitalizm komprador od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują właściwości tego człowieka, który działa. Czy jest pracowity, czy jest przedsiębiorczy, czy jest rzutki, czy się nie boi ryzyka, czy ma szczęście, to wtedy to przeboruje sobie dostęp do rynku i tam jakiś sukces odniesie, tam się sprawdzi. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym rządem jest za pośrednictwem swojej agentury kontrolujący kluczowe segmenty gospodarki z sektorem finansowym na czele. O teraz właśnie pierwszy departament MSW odzyskał Bank Narodowy Bank Polski. Proszę Państwa, to jest rzeczywistość polityczna. Kapitalizm kompradorski jest to system ufundowany na przywileju. Dla niewielu. Całe ustawodawstwo gospodarcze jest temu podporządkowane. Kapitalizm kompradorski zatem jest systemem, z którego grupa rządząca, to Jarosław Kaczyński nazwał to układem, potem już miał wątpliwości w 2008 roku, czy ten układ istnieje i tak dalej, to było takie wywieszenie białej flagi. Kapitalizm kompradorski jest tą rzeczywistością, która jest podtrzymywana również, ten model państwa jest podtrzymywany również przez naszych sąsiadów, strategicznych partnerów. Dlaczego? Dlatego, że ten model gwarantuje, utrzymanie tego modelu gwarantuje, tak jak w XVIII wieku, że to państwo nie stworzy nigdy żadnej siły. Że to będzie państwo dziadowskie, że to będzie właściwie nędzna imitacja państwa. Ta dekoracja służy tylko temu, żeby tę straszliwą rzeczywistość przed naszymi oczami troszeczkę zasłonić, bo my byśmy być może tego nie wytrzymali, a nam się też coś od życia należy, żeśmy mogli sobie spokojnie grillować. Ale panie, co jak pan widzi prawie z tego publicznego? Zaraz do tego nawiążę. Otóż w 2004 roku pojawiło się hasło Czwartej Rzeczypospolitej. Nie wiem, co, które zostało podjęte przez Jarosława Kaczyńskiego jako program polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Co Jarosław Kaczyński przez to rozumiał, to ja tego nie wiem, bo mi się nie zwierza. Ale powiem Państwu, co ja przez to rozumiałem. Jak w moim przekonaniu, co należało przez to rozumieć. Bo Trzecia Rzeczpospolita jest pewną formą polskiej państwowości. Polska od tysiąca ponad lat jest taka sama. Ale formy państwowości polskiej się zmieniały. Polska była księstwem, królestwem, Rzeczą Pospolitą, obojga narodów. Drugą Rzeczą Pospolitą, generalnym gubernatorstwem, PRL-em, Trzecią Rzeczpospolitą wreszcie. Formy państwowości się zmieniały. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Trzecia Rzeczpospolita, co, jeżeli trzeba zastąpić Trzecią Rzeczpospolitą, Rzeczą Pospolitą czwartą, bo to ona się musi czymś istotnym różnić od tej trzeciej, prawda, ta czwarta. A czy? Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Trzecia Rzeczpospolita jest suwerenną formą polskiej państwowości, czy też jest formą okupacyjną? Otóż ja odpowiadam, jest okupacyjną, dlatego że ona ma jej podstawowym zadaniem jest ukrycie faktu okupacji pod pozorami suwerenności. Cała scena polityczna pozoruje suwerenność. Janusz Korwin-Mikke, przesadzając trochę, ale tylko trochę, powiedział, że gdyby wybory mogły coś zmienić, co już dawno byłyby zakazane.
Rzeczpospolita jest formą okupacyjną, to w czym się ta okupacja wyraża? Ano, okupacja wyraża się w braku suwerenności. W trzech aspektach. W braku suwerenności politycznej, ponieważ państwo jest tylko atrapą, jest instrumentem okupacji. Suwerenem jest ta banda. W związku z tym zmiana III Rzeczypospolitej na Rzeczpospolitą IV w tym aspekcie ma polegać na odzyskaniu przez naród suwerenności politycznej. W tym się republikanizm powinien wyrażać, a nie w tym, żeby się przezywać. Druga rzecz, kapitalizm kompradorski jest narzędziem tej okupacji, jest instrumentem tej okupacji. Na czym polega? Ano na tym, że naród jest pozbawiony suwerenności ekonomicznej. Co niestety się odbija na kondycji tego państwa, na kondycji gospodarki, na kondycji finansów publicznych. Dług publiczny rośnie z szybkością 3, a właściwie w tej chwili, dzisiaj spojrzałem na zegar, 3,5 tysiąca złotych na sekundę. Taka jest cena utrzymywania tej atrapy. I proszę państwa, jeżeli mamy zatem zastąpić trzecią Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą IV, to musi to polegać na odzyskaniu suwerenności ekonomicznej, czyli na zmianie kapitalizmu kompradorskiego na kapitalizm zwyczajny. Na kapitalizm zwyczajny, gdzie nie ma przywileju, tylko dostęp do rynku jest dla każdego, który się tam nadaje do tego. A nie, że najzdolniejsi ludzie, najwartościowszy element musi emigrować za granicę i tam sobie daje radę. W obcych krajach, gdzie języka nie znają, gdzie stosunków nie znają, dają sobie radę. To co oni by tutaj mogli zrobić, gdyby mogli. No ale nie mogą, bo to by zagroziło przywilejowi, z którego sitwa ciągnie grubą rentę. Ale to się odbywa kosztem możliwości narodowych, dlatego że potencjał ekonomiczny jest wykorzystywany w niewielkim stopniu, chociaż powinien być maksymalny, a państwo nie może stworzyć żadnej siły i właśnie jest rozbrajane. Właśnie jest rozbrajane. Jak się ma liczyć? I wreszcie trzeci aspekt. W 2005 roku jeszcze to było aktualne. Jeszcze ostatecznie światło nie było oddzielone od ciemności. Chociaż już pierwsza decyzja została podjęta w roku 2003 i panie pośle, przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość było za Anschlussem w referendum akcesyjnym w roku 2003. Ale poseł Górski nie był. Powiem szczerze, że trochę się dziwię, że trochę się temu dziwię, bo nie ma bardziej ważniejszej sprawy niż utrzymanie, zachowanie niepodległości państwowej, bądź zrzeczenie się niepodległości państwowej. Nie ma politycznie ważniejszej sprawy. Jak ktoś zmieni i partia, która ma odmienne zdanie w takiej sprawie, toleruje odmienne zdania i nadal istnieje. To jest dla mnie trudno zrozumiałe, ale może mam za małą głowę, albo mi się to w głowie nie myśli. Więc trzeci aspekt to jest odzyskanie suwerenności państwowej, którą właśnie utraciliśmy w ubiegłym roku, ostatecznie, na piśmie, utraciliśmy. Czy Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób zrozumiały hasło budowy czwartej Rzeczpospolitej? Nie wiem, tylko nie wiem. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że opieram to na deklaracji posła Dorna, który kiedyś tam na takim spotkaniu jak dzisiejsze nam tłumaczył, o co chodzi. Że chodzi o to, żeby układ wysadzić w powietrze tę grupę trzymającą władzę i zająć jej miejsce. Bez zmiany modelu państwa. Mimo to uważałem, że taki program warto poprzeć, ale nie dlatego, nie z miłości do PiS-u, bo ani mi to brat, ani sam, tylko z pragmatycznego zupełnie względu. Dlatego, że grupa trzymająca władzę tam w III Rzeczypospolitej jest bardzo głęboko ukorzeniona. Te korzenie sięgają czasów stalinowskich albo jeszcze gestapowskich.
bo to takie są rodowody. I tam takie koszmarne bady występują, które mówią bandyta, gwałciciel i tak dalej. Kto to jest? Pytam się te kobiety. A no dawne były gestapówki, które potem się werbowały do UB i śpiewają marzliny. Panie Stanisławie, czas dać. Już skończę. Tak, otóż w tej chwili o żadnej czwartej Rzeczpospolitej nawet werbalnie nie ma mowy. W tej chwili jest mowa tylko o tym, żeby wybory wygrać. Otóż, żeby wybory wygrać, to w tym celu, panie pośle, odpowiadam, dla wygrania wyborów strategia mniejszego zła polegająca na tym, żeby nie dopuścić do pojawienia się żadnej alternatywy. I to jest odpowiedź na wątpliwości tutaj pana profesora Nowaka. No po co pana na przykład umacniać, dawać panu, karmić pana z państwowej, że tak powiem, z państwowego torytka? Kiedy nie można, będą równe szanse? No po co? Aha. A po co? Właśnie nie będą. Tylko to jest oferta, taka propozycja nie do odrzucenia dla suwerenów. No musicie na mnie głosować, czy wam się to podoba, czy nie, bo nie macie na kogo innego. Przecież świetna oferta. I rzeczywiście z zaciśniętymi zębami, ze łzami w oczach, tak ludzie robią. Do czasu. No być może, że do czasu, ale do czasu, bo za parę lat już Polski nie będzie, bo to Niemcy i Rosja się dogadają. Więc to ale było to świetne. Ja w pełni podpisuję to. Że premier Kaczyński zrezygnował z czwartej Rzeczpospolitej w tym roku. Uważam to za ogromny błąd. A dodam takie krótkie, zabawne kiedyś porównanie. Z paru pytań. Którą mamy Rzeczpospolitą trzecią? Jaka jest ta Rzeczpospolita demokratyczna? A jaka była druga Rzeczpospolita? Suwerenna. Przyrównywanie Balcerowicza w mediach do premiera Władysława Grabskiego z II Rzeczpospolitej robiono to często. Nic głupszego. Balcerowicz kornie służył zaleceniom Międzynarodowego Funduszu Walutowego, był w tej dziedzinie wręcz prymusem, czy nawet stachanowcem, a Grabski wyrzucił z Polski misję wiceministra finansów Wielkiej Brytanii Younga. Żyden się wtrącał do nas. Jeszcze jedna sprawa. Warto w pełni zgadzając się z tym, co mówił redaktor Michalkiewicz, może dodałbym, że obok kapitalizmu kompradorskiego jest jeszcze inna nazwa na obecny kapitalizm. Kapitalizm bezpieczniacki, co potwierdza ten. Tak? I myślę, że tutaj te słowa, że ubecy rzeczywisty stanowią rzeczywistą władzę, stanowią tajne służby. I tu jest właśnie uwaga. Niestety Kaczyńskiego wycieńczonego po wiadomych przejściach, po Smoleńsku, po tym wszystkim, wprowadzono w kanał. Wprowadzono go we własnej partii w kanał. Pani Kluzik-Rostkowska i inne osoby tego typu, kiedy powiedział, że nie ma postkomunistów. Są postkomuniści, są ubecy właśnie, tak jak mówił redaktor Michalkiewicz. I oni rządzą. I teraz dam tylko jedno pytanie też do pana posła Górskiego. Może się z tego wykręci. Jaką prawicę w spisie stanowi Kluzik-Rostkowska, która na tydzień przed wyborami, przed drugą turą powiedziała, że ona jest za koalicją spisu z SLD. Co przedtem powiedział inny luminarz PiSu, Michał Kamiński, napisał 3 miesiące temu. Jaką prawicę w PiSie stanowi poseł Poncyliusz, który powiedział, że czuje się sierotą po PiSie, po koalicji z Platformą. Dla mnie koalicja z Platformą, partią
działającą przeciw elementarnym interesom narodowym, jest nie do pogodzenia z partią prawicową. Ostatnio spytałem się pana posła Kociusza, jak myślisz, w jakim kierunku będzie szedł PiS? Patrzył na mnie i powiedział, chyba niestety w swoim kierunku. Także, panie redaktorze, to mi się trochę śmiesznie, jak myślę, że idąc tutaj obawiają się, że będziemy za mało się ze sobą sprzeczać i to będzie zbyt jednogłośne, ale już nie mam takiej obawy. Teraz raczej mam problem, od czego zacząć, bo jednak w paru miejscach mam inną optykę. Ja troszkę miałem takie wrażenie, takiego déjà vu, sytuacji, w którą wchodziłem jako człowiek młody, kiedy zaczynałem, bardzo młody, kiedy zaczynałem jakąś tam działalność publiczną, to wtedy to się wszystko działo pod takim hasłem, kto jeszcze pamięta, zjednoczenia prawicy. I ta prawica się jednoczyła bardzo intensywnie, im bardziej się jednoczyła, tym więcej było podmiotów tego jednoczenia się, czyli tym więcej było partii prawicowych, które tym bardziej podkreślały, że wszystkie inne nie są prawdziwie prawicowe, tylko ta jedna. I tym bardziej się jednoczyły, a potem w trakcie tego się okazywało, że i w tej partii są elementy nie do końca prawicowe i następował rozłam i było jeszcze więcej partii prawicowych. Więc troszkę mi się to piekiełko przypomina. No, może dlatego, że się zawsze pamięta najlepiej to, co się w czasach, tak powiem, wchodzenia w dojrzałość doświadczyło. Ale przecież co pan profesor tutaj zrobił i przy państwa entuzjazmie? No powiedział najpierw, że ważne jest, żeby powstało takie pospolite ruszenie wszystkich sił patriotycznych, czyli prawicowych, bo rozumiem, że tak to sobie tu roboczo utożsamiamy, że prawica to patriotyzm. Ale zaraz potem pan powiedział, że środowisko najwyższego czasu to nie jest prawica, bo nie docenia polskich powstań. Nie powiedziałem, że nie jest, tylko mam wątpliwości co do zachowania ostatnich. Że w PiS-ie też są takie elementy nieprawicowe, jak pani Kruzik-Rostkowska czy inny. No, Janusz Korwin-Mikke też nie jest prawicowy. Zresztą on sam z kolei powiedział, że wszyscy inni są nieprawicowi, bo na przykład nie są zdecydowani co do tego, że kara śmierci być powinna, a to jest dla niego bardzo ważne. Co zaczynać pasy? Ja też mam wątpliwości co do swojej własnej prawicowości poważnie. W związku z leżącym nas tutaj stosunkiem do reform Leszka Balcerowicza, tak zwanych reform Balcerowicza. No nie bardzo wiem jakby, co może wyniknąć z tego, poza tym, co już raz wynikło w procesie jednoczenia prawicy, który przypomnę skończyło się najpierw totalnym sekciarstwem, a potem jak w starym kanale przyszedł Gajowy i wszystkich wyrzucił z lasu i tym Gajowy był wtedy Związek Zawodowy Solidarność i powstała AWS. Dlatego, że tak naprawdę już mówiąc o takim poziomie technologii politycznej, to temu, co przyświecało procesowi jednoczenia prawicy, takim przykładem był proces wcześniejszy, tak zwany jednoczenia ruchu ludowego. Było w którymś momencie, kto to jeszcze pamięta, z 7 PSL-i chyba, rozmaitych, ale był ten jeden ZSL komunistyczny, który, jak tutaj pan profesor cytował pana Lipińskiego, miał kasę. I ponieważ on miał kasę, to te wszystkie inne malutkie sobie zdechły i ten jeden PSL, on je tam niby wchłonął, nawet w pewnym momencie pana Bartoszczę zrobiono prezesem PSL-u, takie tam uwiarygodnienie krótkie, ale generalnie problem został rozstrzygnięty. I wszyscy liderzy prawicowi lat 90. mieli ten przykład przed oczami, też uważali, że jest moment, kiedy jeden zdominuje wszystkich i wszystkich innych pośle do diabła. I rzeczywiście tak się stało. Ostatecznie tym jednym był pan Jarosław Kaczyński, ponieważ jego brat został bardzo popularnym ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. No i w odpowiedniej chwili Buzkowi wbił mu w plecy i tak się to stało. Tylko ja wracam do tego momentu, o którym mówiłem, momentu roku 2005 i do tego podziału, który jednak uważam, że to jest podział organizujący nasze życie emocjonalne. Pan Stanisław to potwierdził właściwie, jak powiedział, że tak z zaciśniętymi zębami, z tym, ale jednak głosujemy, no wtedy tak, prawda, głosujemy teraz na PiS, bo nikogo innego nie mamy do głosowania, no w sensie nikogo innego po tej naszej stronie.
Jeżeli określenie Polska Publiczna przez kogoś jest odbierane jako niewłaściwe, to ja się wcale przy nim nie upieram. Nie miałem zamiaru tutaj posponować w żaden sposób. Możemy sobie powiedzieć obóz patriotyczny i obóz zdrady narodowej. Pewnie sobie warto usłyszeć. Ale to już jest wartościowanie, a ja na razie nie chcę wartościować, tylko chcę opisywać w tej chwili. I wydaje mi się, że ten podział służy opisowi. W 2005 roku wygasł podział postkomunistyczny. To był podział, który normalną koleją rzeczy kształtował polską politykę u zarania państwa, które nazywamy III Rzeczpospolitą. Rzeczywiście, tak jak pan poseł mówił, to było, te partie powstawały cokolwiek dziwaczne, kto kogo znał, z tym był w partii, tam nie było jasności ideowej, no takim potworkiem była Unia Demokratyczna, która miała w sobie, prawda, ludzi przyznających się do różnych poglądów, ale w praktyce w sumie wyznających pogląd, że my tutaj jesteśmy elitą najlepsi i wszyscy inni są od nas gorsi. I tak się to tworzyło, ale ten podział jakoś tam oscylował generalnie na osi emocji PRL, Solidarność. Kiedy ten podział wygasł, bo po aferze Rywina 80% Polaków zagłosowało za partiami obiecującymi radykalną zmianę. Bo pod tym względem i PiS, i Platforma, i LPR, i Samoobrona mówiły jednym głosem. Mówiły jedno, że trzeba radykalnie zmienić sytuację, odrzucić sytuację okrągłego stołu. 80% Polaków tak zagłosowało. Okazało się, że scena polityczna się dzieje między Platformą i PiS, czyli partie, które w tej chwili jeszcze były po jednej stronie podziału. Więc co trzeba było zrobić? Z punktu widzenia technologii politycznej trzeba było określić nowy podział. I ten podział określił prezes PiS-u, mówiąc o Polsce socjalnej i liberalnej. Potem socjalną zmienił na solidarną, bo to lepiej brzmi. I właściwie ten podział został kupiony przez Platformę i dociągnięty, że tak powiem, do kreski, ponieważ jaką oni nadali treść pojęciu Polska liberalna? Polska liberalna w języku Platformy znaczy Polska nowoczesna. I to duża część Polaków kupuje. Bo emocją kraju naszego jest emocja również gonienia Zachodu. My mamy to poczucie, że jesteśmy wtrąceni, w pewne zacofanie, delikatnie mówiąc, przez komunizm i przez II wojnę światową i jej skutki. I w związku z tym mamy tę emocję, że chcemy się modernizować. I otóż odwołując się do nowego podziału kulturowego, o którym cały czas mówię, pan Donald Tusk i jego środowisko sformułowało taką tezę, że modernizujemy, co oni to sformułowali, to oni to przyjęli jakby po dorobku intelektualnym gazety wyborczej, jeśli tak można nazwać, że modernizacja następuje przez naśladownictwo. Czyli będziemy zmodernizowani, jak będziemy udawać Francuzów, Niemców. Jesteśmy niezmodernizowani, bo nie jesteśmy Francuzami, Niemcami, tylko Polakami. Czyli im bardziej wyplujemy swoją polskość i się od niej odetniemy, tym będziemy nowocześniejsi. No. Tak jest uważamy jako system. Taka jest socjotechnika sprawowania władzy. I teraz realny, prawdziwy spór idei w Polsce, wydaje mi się, to jest spór taki. Jak Polskę unowocześniać? Czy małpowanie Zachodu jest unowocześnianie Polski? Czy też unowocześnianie Polski wymaga sięgnięcia po własne wzorce, zrozumienia własnej specyfiki, odwołania się do własnych wartości i na tym budowania nowoczesności? No więc widzę w Polsce, gdybym miał postulować, jaką chcę mieć partię prawicową, to chcę mieć taką partię prawicową, która ten zespół wartości będzie w stanie wcielić w życie. To znaczy będzie w stanie Polskę modernizować w oparciu o polski patriotyzm, w oparciu o polską religijność. Cenią, czyli w naszym dzienniku, pamiętam niedawno była rozmowa z panem Andrzejem Mikoszem, byłym ministrem finansów, który bardzo ciekawie właśnie mówił o tym, jak badania socjologiczne pokazują, że w największym skrócie w Polsce kategoria wierzący przekłada się na ten zespół uzdolnień społecznych, która w krajach zachodnich się przekłada kategoria wykształcenia. Że ludzie, którzy chodzą do kościoła, są generalnie bardziej aktywni, bardziej przedsiębiorczy, i tak dalej. No nie będę streszczał tego artykułu, to są ciekawe rzeczy, o których pan mówił. W każdym razie to nie jest tak, jest kłamstwem kompletnym.
wtłoczonym w ramach tego, tej socjotechniki rządzenia, wtłoczonym Polakom w głowy, że teraz tak, Polak wierzący to jest nienowoczesny, a niewierzący to jest nowoczesny, prawda? Polak podkreślający swoją polskość to jest Polak wstecznik, a Polak, który odrzuca polskość i mówi o europejskich wartościach uniwersalnych, to jest Polak, który jest Polakiem modernizującym kraj. O to chodzi, żeby ja nie przełamać ten. Więc tu widzę takie pole stworzenia partii. Teraz rozumiem, że pytanie, czy PiS może być liderem polskiej prawicy, to tak naprawdę należy sformułować, powinien odpowiedzieć nieładnie pytaniem na pytanie. Czy PiS może być partią takiej modernizacji w oparciu o wartości? Bo jeżeli tak sformułujemy wspólny cel, no to wydaje mi się, że wokół tego można budować, bo inaczej się zakończymy na śmierć właśnie w wyciąganiu sobie, kto jest dość prawicowy, a kto jest nie dość prawicowy, jak to jest. Musi być partią zasad. Mam nadzieję, że taką partią będzie. To tak, to z całą pewnością. Ja celowo mówię, w ogóle się nie odniosłem do tego, co mówił pan Stanisław, może za chwilę się odniosę, ale celowo mówię o tym poziomie wygrywania wyborów, bo ja bym tego nie lekceważył, panie Stanisław. Nawet gdyby było aż tak źle, jak pan mówi, aż tak źle, tego nie mówię, panie Stanisław. Pragmatycznie na pytanie pana posła. Ja bym tego czy ta polityka, czy ten kierunek jest, czy ta strategia jest racjonalna, czy nie? Odpowiadam, jest racjonalna. Ale czy jest dobra? Bo to są ja spróbuję. To jeszcze ja spróbuję odpowiedzieć i zadać pytanie, czy jest dobra. Bo nie oceniam sytuacji aż tak źle jak pan, też zgadzam co do tego, że mamy dwa generalnie problemy. Jednym to jest potęga sitw i mafii w obrębie kraju. Czy one aż rządzą? No to trudno powiedzieć, a czy ta siemiec rządzi organizmem, którym się zagnieździł? No w jakimś sensie go rządzi, bo może go zabić. Natomiast nie rządzi w tym sensie, że interesuje go tylko to, żeby żreć i rosnąć. Tak generalnie funkcjonuje mafia. Ona niszczy państwo. I to jest niewątpliwie, już nie wdając się w to, jest to niewątpliwie bardzo poważny polski problem, bardzo poważne zagrożenie. I słabość państwa naszego polega na tym, że nie jest w najmniejszym stopniu strukturą zdolną się oprzeć mafią. A drugie zagrożenie to jest zagrożenie, no nazwijmy to geopolityczne. Europejska polityka w moim przekonaniu wraca w takie kolejny czasów Bismarcka, księcia Gorczakowa. A sytuacja polska wraca nawet do jeszcze gorszego stanu, powiedziałbym gdzieś tak do pierwszej połowy XVIII wieku, kiedy to już tam jakieś porozumienie trzech czarnych orłów było, ale jeszcze nie było zgody, który bierze, bo każdy jeszcze uważał, że weźmie Polskę w całości. Spór o rurę gazową, gdzie w paradoksalny sposób przeciwko polskiemu rządowi wystąpiła Unia Europejska, czyli de facto Niemcy, w obronie polskiej niezawisłości gazowej, które już byśmy przehandlowali, bo ona już była właściwie przehandlowana, no wynika z faktu, że Niemcy sami chcą to wziąć i nie chcą oddać Rosji. No po prostu. Tak zupełnie. Bo nawet jeżeli uznać, że nie jesteśmy państwem suwerennym, to niesuwerenność ma różnorodne stadia. No jest niesuwerenność generalnej guberni, jest niesuwerenność Królestwa Polskiego, jest niesuwerenność Księstwa Warszawskiego, tośmy w historii przerabiali, jest niesuwerenność PRL-u. No i jest pytanie też, że zawsze warto, jeżeli nawet mamy ograniczoną suwerenność, to w ramach tego, co możemy się rozpychać jak najbardziej. Więc jest pole do prowadzenia polityki narodowej czy państwowej, jest możliwość, no i wracamy znowu do tego, kto ją ma prowadzić. Żeby ją prowadzić, trzeba wygrać wybory. W moim przekonaniu, żeby wygrać wybory, trzeba zgromadzić pokój Polaków wokół tego celu, który jest dla nich najważniejszy, czyli celu modernizacyjnego. Dlatego Platforma Obywatelska wygrała wybory, że obiecała Polakom modernizację i zostało to uznane za obietnicę wiarygodną. Mówił Tusk o drugiej Irlandii, nie mówił, że ma to być Irlandia Północna, jak się teraz okazuje. Możemy sobie mówić, że Polacy są głupi,
w większości się okazali, że dostali wprowadzenie w błąd, że jakkolwiek powiedzieć, kupili. Więc teraz trzeba im wytłumaczyć, że zostali oszukani, bo coraz bardziej to widać, ale też trzeba pokazać, że ma się alternatywę, że rzeczywiście mamy, jesteśmy w stanie zbudować Polskę nowoczesną, nie przez małpowanie Zachodu, który się w tak zwanym międzyczasie sypie coraz bardziej i ma coraz większe problemy, bo już nawet nie jest w stanie 100 cyganów się pozbyć z podwania, to już jest poważny problem dla nich, tylko przez zmodernizowanie się w oparciu o swój. Czy PiS taką siłę stworzy? Problem jest, ja nie wiem. Dla mnie problemem jest to, że Orban, o którym pan profesor to często mówi, też przyświeca, uważam, Jarosławowi Kaczyńskiemu, tylko on chyba wyciąga z tego taki wniosek, że skoro Platforma rządzi tak, jak rządzi, to w którymś momencie się ludzie na nią wściekną. Skoro się wściekną, to zagłosują na kogoś innego, żeby Platformę ukarać. Tym, kim innym będzie on. No ponieważ skoro jest, proszę zobaczyć, że całe polskie życie publiczne to jest ciąg przypisów do Jarosława Kaczyńskiego. Pojawia się premier i nie mówi, co on robi jako premier, trudno by zresztą, bo niewiele robi. Natomiast mówi, co, jak on się ustosunkowuje do tego, co powiedział lider opozycji. Centralną postacią wszystkich mediów jest Jarosław Kaczyński, który jest zarazem nowym wcieleniem Hitlera i Ozjasza Szechtera, jak się ostatnio okazało. Nie wiem, co by bardziej chciał odgrać. Wydaje mi się, że Jarosławowi Kaczyńskiemu przyświeca taka myśl. I tak na mnie zagłosują. W związku z czym ja nie potrzebuję sojuszników, ja potrzebuję karne wojsko. Jak mi w tym karnym wojsku ktoś ma swoje zdanie, jak Dor czy Jurek, to no, po prostu, ponieważ tak jak w 1989 roku ludzie wiedzieli, że jest Wałęsa, bo na Wałęsę pluto, Wałęsa był noblistą i w związku z tym Wałęsa sobie wyznaczył, kto ma rządzić, bo ludzie głosowali na Wałęsę, nie wiedzieli tam o niuansach. Tak samo jak Tuska diabli wezmą, to ludzie zagłosują na Kaczyńskiego, bo wiedzą, że Kaczyński jest zły. Moim zdaniem, już kończę, moim zdaniem to jest niebezpieczne. To prowadzi donikąd. To znaczy, to może doprowadzić do tego, że tak jak Orban, Jarosław Kaczyński wygra, ale czy będzie wtedy dopiero w stanie skrzyknąć, zgromadzić ludzi, którzy będą w stanie zreformować Polskę i zbudować nowoczesną Polskę, bo, przepraszam, już bez nazwisk, ale na osobach, które mu w tej chwili pasują jako wierni wykonawcy, to nie oprze się w tej chwili. I tu jest niebezpieczeństwo. No, ta oferta modernizacyjna została ostatnio zmodyfikowana, na co warto zwrócić uwagę. Została zmodyfikowana przy jednoczesnym rozpoczęciu podważania pozycji Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska osobiście w kontekście katastrofy finansów państwowych. Rzeczywiście finanse państwowe, mimo kreatywnej księgowości ministra finansów, pana Rostowskiego, czym pomaga mu nawet Eurokołchoz, bo tak widać, że mu pomaga. Teraz między innymi, kiedy okazało się, że dług publiczny no, jest bardzo wysoki, ponad 700 miliardów złotych, w tej chwili już dzisiaj w południe był 749 miliardów, więc to tak wygląda. Zlitowała się Komisja Europejska nad polskim rządem i na jego supliki pozwoliła nie wliczać do zobowiązań państwa należności otwartych funduszy emerytalnych, co oczywiście zmniejszyło dług publiczny jakieś 100 miliardów złotych. No ale ten dług jest, on tylko nie jest papiera. Problem polega na tym, że nie można kreatywną księgowością wypłacać emerytur, tylko gotówką. I tę gotówkę trzeba będzie wygenerować i wtedy nastąpi godzina prawdy. Otóż zanim nastąpi godzina prawdy, rządząca Polską razwiedka musi dwie rzeczy zrobić. Wytypować kandydata na winowajcę
I tutaj Donald Tusk się nadaje wyśmienicie już właśnie z Łosą w Muroki. Jarniczą rozpoczynano od złożenia temu bykowi rogu, więc gdyby byk myślał, to by myślał, że został szczególnie wyróżniony, prawda? Ale to i rzeczywiście został szczególnie wyróżniony, ale to wyróżnienie było zapowiedzią katastrofy. Osobiście, Donald Tusk wygląda na to, że Donald Tusk jest typowany już mu złożą rogi. Ale nie można jeszcze wykonać egzekucji. Po pierwsze dlatego, że no, państwo jeszcze może przez pewien czas tak pójdzie. A po drugie, nie ma jeszcze alternatywy politycznej. A może Katu nie ma czym zapłacić? Nie. Pana, Katu, spisu przede wszystkim. Natomiast musi być alternatywa polityczna, bo nie można chociaż na moment zostawić znaczy kurtyny otworzyć i bez dekoracji. Tego nie można powiedzieć, bo to by się, wtedy by się rzeczywistość zdekonspirowała. A czym grozi dekonspiracja, to zwróćcie państwo uwagę, przypomnijmy sobie 4 czerwca 1992. To była ta chwila dekonspiracji. Nie można takich niebezpieczeństw, takich ryzyk stwarzać, jak nie trzeba, jak nie ma takiej konieczności. Dlatego trzeba stworzyć najpierw alternatywę polityczną, właśnie modernizacyjną i proszę zwrócić uwagę, jaką retorykę przyjął pan Grzegorz Napieralski, która nawet mu napędziła wiatru w żagle podczas wyborów prezydenckich. Żaden z tych komuchów nigdy nie osiągnął takiego wyniku jak on. Cimoszewicz, nasza Duszenka, 9%, a ten dostał 14%. Na czym? Ano na retoryce modernizacyjnej. Podchwycił to poseł Paliko. I w 15-punktowym programie ogłoszonym w sali kongresowej Pałacu Kultury im. Józefa Stalina przedstawił program modernizacji. Z dwóch właściwie części ten program składał. I w podobnych zresztą i w przypadku pana Napieralskiego, i w przypadku pana Palikota. Otóż pierwsza część, obalenie ostatnich zapór przed tak zwanym luzem obyczajowym. Wszyscy się będą kochać ze wszystkimi i to bez żadnych konsekwencji, bo państwo zapłaci nam za prezerwatywy. A wszystkie inne konsekwencje, gdyby wystąpiły, no to państwo sfinansuje aborcję i eutanazję. Więc nie ma jeszcze tylko druga sprawa, żeby nic tej radości nie mąciło. A na razie mąci no, Kościół katolicki. Tam jeszcze od czasu popiskuje, że to nie wypada, że tu z kozami to jednak może nie. Więc druga część programu modernizacyjnego to jest wyrugowanie Kościoła katolickiego z przestrzeni publicznej, a przynajmniej religii z przestrzeni publicznej, w taki sposób, żeby Kościół najlepiej sam jakby się zgodził na zdegradowanie do roli takiej organizacji pozarządowej, socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, tam pielgrzymki, takie różne imprezy, prawda? Ale bez pretensji do przywództwa żadnego. I to znaczy, że Kościół nie będzie się domagał, żeby etyka chrześcijańska była podstawą systemu prawnego państwa. Tylko, żeby podstawą systemu prawnego państwa była demokratyczna etyka sytuacyjna. To znaczy taka, bo dzisiaj uważamy za dobre to, a jutro za tamto, co tam w większości strzeli do głowy aktualnie. I taki krok, i to jest, zwróćcie państwo uwagę, że poseł Palikot nawet się nie zająknął, poseł Napieralski nawet nie zająknął na sprawach gospodarczych. Gdzie cały kompleks modernizacji infrastruktury państwa, gospodarki państwa,
prawda? Ani słowa, no bo przecież, żeby zbudować autostradę, to jest trudniej niż żeby się grzić, prawda? Wydaniu Hołoty. I ten program cieszy się poparciem Unii Europejskiej, która ten sam identyczny program forsuje. Identyczny program forsuje. A w Unii Europejskiej wszędzie wszystko musi być takie same. Nie może być różnic, nie może być kontrastu. I wszystko musi być takie same. I ten, to mamy już nakreślony program, czy ideologię polityczną na najbliższe 10 albo 20 lat. Dopóki Polska nie istniała. Dlaczego mówię 20 lat? Dlatego, że rząd Marka Belki wypuścił obligacje 20-letnie na prawie 2 miliardy złotych i nie sprzedał ani jednych. To znaczy, że lichwiarze nie wierzą, że Polska za 20 lat będzie w stanie wykupić obligacje. To znaczy, nie wierzą, że będzie istniała. A coś tam muszą wiedzieć, prawda? A coś tam muszą wiedzieć. I to jest odpowiedź na to, co nas czeka w przyszłości. Ja nie jestem takim optymistą, że bo ci, którzy mają rzeczywistą władzę, jak się tak mówi, że punkt ciężkości władzy jest poza konstytucyjnymi organami państwa, to trzeba przynajmniej jakąś poszlakę podać. I ja podam. Dwie. W 2007 roku Platforma Obywatelska miała gabinet cieni polityków, którzy przygotowywali się do przejęcia kierowania resortami. Mieli mnóstwo pomysłów, zbawiennych tam projektów i tak dalej. A kiedy przyszło do tworzenia rządu, to tylko pani Kopacz i Miro Drzewiecki, a reszta ustąpiła miejsca zupełnie innym ludziom, o których nikt nie słyszał jako o kandydatach na te resorty. Więc musiała być jakaś ważna przyczyna, że ustąpili tym ludziom znikąd, jeźdźcom znikąd, bez piśnięcia. Ja oczywiście nie wiem, jaka to jest przyczyna. Jestem podobnie jak i państwo, wszyscy jesteśmy skazani na dymisję. Ale skoro już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie. Domyślajmy się. Ja na przykład się domyślam, że do Donalda Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy i powiedział: słuchajcie Tusk, macie tu papierek z listą waszego gabinetu. Nikt tu nie kombinujcie, bo same zgryzoty z tego wynikną. I to jest jedna poszlaka. I tak się stało. Druga poszlaka. Przecież Donald Tusk przez pierwsze 2 lata swojej rządu wszystko, dosłownie wszystko, podporządkował wyborom prezydenckim. I zabroniono mu kandydować. Za karę, ponieważ chciał sobie poluzować trochę smyczkę, ale mu się nie udało. Ale mu się nie udało. I proszę państwa, dlatego zmiana, ja jestem tutaj pesymistą, tego nie ukrywam, dlatego zachowuję pogodne usposobienie. Otóż zmiana zależy od tego, jak się zachowa ta szajka, która rzeczywiście Polską rządzi. Mamy jako społeczeństwo, mamy 2 możliwości, bardzo niewielkie. Pierwsza to taka, żeby ich pozabijać. Ja mówię to, co myślę, niezależnie i w porę, i nie w porę. Więc druga możliwość jest taka, żeby ich przekonać. Nie wiem, która jest mniej prawdopodobna. Natomiast chcę powiedzieć państwu, że ta pierwsza w ogóle nie wchodzi w grę, bo to oni mają broń, a nie my. Więc jak chcieć kogoś zabijać, to oni prędzej nas, my się pomijają. Więc pozostaje praktycznie ta druga.
ale jak ich przekonać w sytuacji, kiedy oni właśnie z tego modelu ciągną grubą rentę bez żadnego ryzyka? Bo są ubezpieczeni przez naszą złotą panią Anielę, która mówi, dobra chłopaki, tak trzymać. I oni dlatego do Unii chcą, bo tam wiedzą, że tam będzie bezpiecznie. A tu, jak nie określi, no to jakoś sobie poradzą. Otóż, proszę Państwa, jest coś takiego w reakcjach chemicznych. Że są reakcje chemiczne, które... I to jest taka nadzieja. Taka okropna nadzieja, ale innej nie ma. Są reakcje chemiczne, które przebiegają w sposób tak powolny, że prawie wydaje się, że one nie przebiegają. Ale jeżeli wprowadzimy tam katalizator, to nagle te substancje, katalizator nie wchodzi w reakcję, tylko tam jest obecny. A te substancje nagle zaczynają burzliwie ze sobą reagować. I następuje synteza, fuzja. Otóż takim katalizatorem tej zmiany może być kryzys gospodarczy. Bo on każdego uczy rozumu, nawet łajdaków. A łajdaków zwłaszcza przede wszystkim, bo oni są inteligentni i spostrzegawczy. Najlepszy dowód, że rządzą państwem. Jest coś takiego, że im gorzej, tym lepiej, że kryzys gospodarczy przekona ich, że lepiej będzie, jak oni ten model zmienią i się nastawią na taki długoterminowy, bo zmiana modelu państwa dla nich też byłaby korzystna. Warto im pokazywać. Popatrzcie na Putina, popatrzcie na innych. Przecież oni też są ze służb, też są z rozwiedki. I patrzcie, oni dbają o swoje państwa po swojemu, co prawda, ale dbają. A wy nie możecie, wy też państwo. Już kończę. I to jest perspektywa, jaką mamy przed nami. Oczywiście dobrze by było, gdyby tą działalnością perswazyjną jeszcze jakaś siła polityczna się zajęła, ale Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego przełożenia na media przecież. Media są kontrolowane przez rozwiedkę. Poza jednym fenomenem, Radio Maryja i Telewizją Trwam, właściwie reszta to są takie media niszowe. Pan Rafale, no może z wyjątkiem Rzeczypospolitej. Przejmiemy władzę, będziemy w stanie naprawić państwo. To jest to zadanie, które nas czeka. Natomiast, proszę Państwa, niestety my to spotkanie powinniśmy już kończyć. Pan profesor jeszcze w tej chwili zabierze głos. Niestety o godzinie 20 musimy je skończyć. No to za krótko. Panie profesorze, także na szczycie to ja oddam głos. Natomiast ja będę miał do Państwa prośbę, abyście Państwo później sprawnie opuścili to pomieszczenie i już nie oblegali naszych gości. Dobrze, bo my po prostu musimy tę salę później w ciągu 15-20 minut opuścić. Dzisiaj nie ma pytań. Dzisiaj mamy trzech gości. Nie ma trzech gości. Nie ma przerwy. 2 godziny. No chociażby w Warszawie, gdzie nie szanuje partnera, gdzie dał pana Bieleckiego na Warszawę, a ten na Dzień Dobry powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, nie pójdę do Radia Maryja, choćby mnie zaproszono. I wziął do sztabu wyborczego wyjątkowo niegodną osobę, Pawła Śpiewaka, drobiciela antysemityzmu, który powiedział, że Dmowski był obozem ideologicznym. Ja życzę, żebyśmy zrobili w sztabie śpiewacie. Nie jest w sztabie. Dzisiaj słyszałem od Karabeckiego. Dobrze, dogadamy się. Proszę Państwa, jestem oczywiście chwileczkę za kontynuacją, niezależnie od tego, jaki będzie sukces PiS-u po wyborach samorządowych. I wtedy będę
będą nową cenę. Ale z góry zastrzegam, dla mnie bardzo lubiany przeze mnie redaktor Stanisław Michalkiewicz jest zawsze zbyt pesymistyczny. Powiedział o jednej rzeczy, jedna, która budzi u niego nadzieję, u mnie też. Nadzieja w kryzysie, tak, to pewnie, bo on się posuwa bardzo szybkimi krokami. Ale ja widzę inne nadzieje. Jeśli przy tak niemrawej, żałosnej kampanii Kluzik-Rostkowskiej spółki PiS dostał 47% poparcia Polaków, to są wielkie szanse na przyszłość. A trzecia będzie... Tego się nie da zatuszować, choćby chcieli. To jest trup w szafie. Albo trup banka w bankbecie. I teraz zwierzę się Państwu z pewnego zaskoczenia. Otóż znacznie tego, że znacznie bardziej zgadzam się z redaktorem Ziemkiewiczem, niż myślałam przed tym spotkaniem. Partia, która chce Polskę modernizować w oparciu o polski patriotyzm i polską religijność. Ale to tak, ja jestem za bardzo mocnym powrotem PiS-u i nie tylko PiS-u do programu Polski Solidarnej na drodze do modernizacji. Tym programu z 2005 roku. A z tym jest również w PiS-ie, również w PiS-ie. Proszę porozmawiać z bardzo lubianym przeze mnie posłem Cymańskim, który ciągle narzeka, że wyciąga się tą Gilowską, która ma program daleki od Polski Solidarnej. A ja chciałbym, żebyśmy poszli, jak już mówił redaktor Ziemkiewicz, drogą Viktora Orbana. Co zrobił na dzień dobry? Opodatkowanie banków zagranicznych na 200 miliardów euro. Jakoś się nie wycofuje. I kolejna rzecz, jednak tu z redaktorem Sienkiewiczem się znów zgadzam. Niestety jest złe trochę podejście Jarosława Kaczyńskiego, który przez wiele lat był najlepszym strategiem prawicy. To nastawienie na karne wojsko. Niektórzy obawiają się, że jego podejście jest takie. Może być nawet tylko 60 posłów w parlamencie byle byli karni i posłuszni. To nie jest dobre podejście. Chciałbym, żeby było inne i żeby doceniał zarówno u siebie. No, uważam, jeszcze raz powiem, że Jurek popełnił błąd, wychodząc z PiS-u, bo trzeba było umocnić nur, który reprezentował, kiedy go Kaczyński przepraszał. I PiS-owi potrzebna jest wielonurtowość, a oczywiście przy tym wszystkim życzyłbym, żeby nur patriotyczny, taki jak reprezentuje poseł Durski, był tam górą. Grzech jest wielki i nie godzi się desperować o Rzeczypospolitej, więc
grzech jest wielki desperować. Ja uważam, że już nie rozwodząc się nad szczegółami, jest kilka możliwych scenariuszy dobrych dla Polski. To wszystko, czy mniej złych, prawda, mniej dobrych, mniej złych, no w każdym razie może się to potoczyć na różne sposoby i jednak sporo w tym zależy od wszystkich ludzi zaangażowanych w polskie życie publiczne. Ja się nie zajmuję tak bardzo polityką, nie mam ambicji politycznej, mi się wydaje, że ważniejsza jest walka, że tak powiem, w sferze kultury, dlatego mówiłem o tym podziale kulturowym, ale to oczywiście się przekłada, bo państwo może takie działania albo wspierać, albo ich szkodzić, w tej chwili im szkodzi. Chodzi o to, żeby była taka władza, która będzie wspierać. Myślę, że jest przed Polską kilka możliwości zmiany władzy na lepszą i oby one zostały wykorzystane. No to może na następnym spotkaniu już szczegółowo się porozmawiamy. Proszę Państwa, ja niestety jestem zwolennikiem dużo dłuższych zebrań. Rekordy 6,5 godziny w Vancouver i w Chicago nawet, ale i dlatego zapraszam bez ograniczeń czasowych, jeśli ktoś będzie chciał, 22 w piątek o 17 na Ząbkowską 38, gdzie jest promocja też mojej książki, to jedno. I mówię, 17 godzina, 22 w piątek i zapraszam, nie będzie ograniczeń czasu. Druga rzecz. Ząbkowska 38, blisko Dworca Wschodniego. Rzecz następna. 17. To jest sala na 200 osób, to jakoś jest. Druga rzecz. Uważam konsekwentnie, mówiąc o fatalnie obecnie rządzących, niemądrych raczej, ale karierowiczowskim, ja zawsze mam nadzieję i dla mnie tu są słowa ważne akurat w cenie zarówno Piłsudskiego, jak i Płowskiego, ale znów zacytuję Płowskiego. Po lichych, marnych pokoleniach przychodzą dobre. Ja mam nadzieję, że wreszcie przyjdą w tym niebezpieczeństwie, w tym zagrożeniu Polski te lepsze pokolenia. I ostatnia rzecz. Profesor Wojciech Roszkowski, Andrzej Albert w podziemiu, napisał kilka lat temu. Nie stój z boku, bo ci wykończą Polskę. Tak, proszę Państwa. I dlatego uważam, że nikt nie może być, niezależnie od tego, jak widzimy, nie być obecny na tych wyborach, musimy na tych i następnych, a przede wszystkim musimy przygotowywać struktury, bo ja wierzę, że po kryzysie nadejdzie taki czas, jak w 80 roku, po ponurym 79 roku, po ponurych latach Gierka i zrodzi się nowa Solidarność, czego wszystkim życzę. Dziękuję. Dwie rzeczy. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to widzimy gołym okiem, że problemem podstawowym Prawa i Sprawiedliwości, ja patrzę na ten partię z zewnątrz, jest brak ideologii, brak wyraźnej ideologii politycznej, co było widać chociażby po kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego prezydenckiej, kiedy on się zupełnie inaczej zaprezentował, niż zaprezentował się po kampanii. Od ściany do ściany się zataczamy. W tej chwili funkcje ideologii politycznej pełnią dwie rzeczy. Kult prezydenta Kaczyńskiego, forsowanie kultu prezydenta Kaczyńskiego, co jest, jak powiadam, abstrahując od tego, co Polska z tego będzie miała, z punktu widzenia taktyki politycznej jest działalnością racjonalną, dlatego że ten kult prezydenta Kaczyńskiego i eksploatowanie katastrofy smoleńskiej, podobnie jak sądzę, że ta dzisiejsza tragedia też zostanie odpowiednio skonfrontowana, czy nie ma nic złego. Nie, ale co, od polityki uciec niepodobno i nie ma się co wstydzić, tam krygować, że tam tego się przyjdziemy i tak dalej. Nie przyjdziemy się, trzeba wszystko wykorzystywać. Więc to wytwarza w społeczeństwie, przynajmniej w części społeczeństwa, bardzo żywy rezonans. Ten rezonans wytwarza siłę nośną, która może wepchnąć w przyszłym roku Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu. Także jest to taktyka bardzo racjonalna. Natomiast abstrahując od tego, co Polska
Sprawa druga. No, tego ogólności tej sytuacji państwa naszego. Proszę państwa, nasz, tak jak tutaj mówili moi przedmówcy, teraz ja przynajmniej jako pesymista, czego nie ukrywam, bo pogodnym usposobieniu, wydaje mi się, że koniunktury są złe, czas nie pracuje dla nas. Ale może się to zmienić. Fortuna variabilis, Deus mirabilis, Bóg wszechmocny, szczęście zmienne. Ale naszym problemem, naszym jako społeczeństwem jest to, że my do zmiany koniunktury w ogóle nie jesteśmy przygotowani intelektualnie. Nie wiemy, czego powinniśmy wtedy chcieć i do czego dążyć. A wtedy zastanawianie się nad tym wtedy będzie już usztardą po obiedzie i może nam przejść okazja koło nosa. Otóż dlatego wykorzystujmy ten czas darowany na to, żeby się zastanowić, czego powinniśmy chcieć w momencie, kiedy się koniunktura poprawi. Dziękuję. Przejmiemy władzę, to zrealizujemy nasz program. Nie da się zmienić Polski z fotela opozycji. Został rozpoczęty pewien marsz. Ten marsz został zatrzymany. Ale od tego marszu my nie zawrócimy. Idea IV Rzeczpospolitej, chociaż teraz nie jest eksponowana, nie została zarzucona. Ona będzie realizowana. Ja myślę, że będzie ona realizowana zarówno w sferze wartości moralnych, jak i w sferze gospodarczej. Jestem przekonany, że tak jak powiedział prezes Kaczyński, my te wnioski, także z błędów, które popełniliśmy, wyciągniemy, ale żebyśmy dodali jako Prawo i Sprawiedliwość wraz z sojusznikami, bo ja uważam, że my możemy w Polsce rządzić tylko z sojusznikami, bo nikt nie jest w stanie moim zdaniem mieć takiego wyniku, żeby mieć pełnię władzy. Pełnię władzy. My musimy być koalicjami po tej prawej stronie i tylko z sojusznikami. Ale proszę państwa, my tych wyborów nie wygramy bez państwa. Polska jest w nas. Polska jest w każdym z państwa. Idźmy z tą Polską na ulicę naszych miast, na ulicę Warszawy. Dziękuję bardzo.